Ostatni pojedynek w dniu dzisiejszym. Naprawdę dobrego widowiska w Jaworznie. Przemysław Gorgoń w czerwonym stroju i Roy Körving, ćwierćfinalista Mistrzostw Świata w tym roku, które odbywają się w Katarze. Przegrał walkę o medal stosunkiem głosów 2-1. I ring wolny, runda pierwsza. Zobaczymy, jak Przemek spróbuje zaskoczyć swojego rywala w tym pojedynku. Holender o wiele wyższy. No Przemek tutaj rozpoczął bardzo ładnie. Zaskakuje swoimi szybkimi ciosami Holendra. I kolejne. Prawe proste, które między rękawicami tam znalazły drogę do celu. No tutaj Przemek nie może tak troszeczkę no, na ślepo lecieć z tym prawym prostym. Bo naprawdę Holender jest wysokiej klasy zawodnikiem i może skontrować bardzo mocno. O, już teraz mieliśmy tego przykład. Przepuszczenie ataku Oleja, przepraszam, Gorgonia i lewa kontra Holendra była świetna. Kolejna lewa kontra. Przemek naprawdę, można by powiedzieć, wzór dla młodszych kolegów. Fajny kumpel, fajny człowiek w ogóle, wesoły, uśmiechnięty zawsze. I też tutaj podjął wyzwanie ze strony Holendra i jak do tej pory no, nie prezentuje się źle. Wręcz bym powiedział, że na punkty prowadzi do tej pory. No troszeczkę teraz atak głową Przemka. Piękny, prawy bezpośredni i jeszcze jeden. No w tym pojedynku Przemek jest naprawdę szybszym zawodnikiem jak do tej pory i musi Holender przyjąć sobie to, że no lekko nie będzie. Ach, teraz tam gdzieś po biodrze aż. Koniec rundy pierwszej, dla mnie wygranej przez Przemka. Zaskakiwał Holendra szybkimi ciosami, chociaż tam parę razy Holender również bardzo niebezpiecznie trafił. No widać świeży oddech, nic wielkiego się nie stało, ale tak jak mówię, na punkty tą rundę dla mnie wygrał Przemysław Gorgoń. Głębokie oddechy. Są jakimś znakiem, że potrzeba jak najwięcej tlenu dostarczyć do mięśni właśnie i myślę, że tutaj Przemek doskonale sobie zdaje z tego sprawę. Przemysław Gorgoń, brązowy medalista młodzieżowych mistrzostw Polski. W boksie również w zeszłym roku w Kaliszu zdobył brązowy medal. Mistrzostw Polski seniorów w boksie, tak jak mówię, wzór, jeżeli chodzi o sprawy sportowe dla młodszych kolegów i przyjaciół za jednym razem. No bardzo sprytnie tą głową tam Przemek nurkuje pod ręką Holendra. A teraz ten niebezpieczny lewy hak na dół.
Czeka Przemek na okazję, żeby po prostu dać Holendrowi jakiś mocny cios. Och, teraz niebezpieczne ciosy. Dwa na górę, jeszcze jeden. Ale tam chyba była nasada, lewa nasada, tak jest. Dwa ciosy nasadą i to naprawdę kolejny. No to musi Przemek przytrzymać. Bardzo niebezpieczny lewy hak na dół. No w tym zwarciu tam mocno gdzieś się puknęli głowami. I Holender ma rozcięty łuk, prawy łuk brygowy. Ach, teraz potworny lewy hak, naprawdę na idealnie na wątrobę. No, Przemek wstał, ale czy to jego ambicja go podniosła, czy też naprawdę to nic się nie stało. No teraz za niski ten lewy cios był. Ciężkie chwile tutaj, naprawdę sędzia Trojan musi zdecydować bardzo szybko. No Przemek jeszcze próbuje, naprawdę heroiczny bój prowadzić tutaj, ale ja myślę, że tutaj... Do tej pory na pewno jeszcze boli. No, Przemysław Gorgoń tutaj pokazuje hard ducha. Ja myślę, że słuszna decyzja sędziego Trojana. Po prostu nie można szafować zdrowiem zawodnika. A ten lewy hak był naprawdę mistrzowski w wykonaniu Holendra, który wyrządził spustoszenie właśnie w obronie Przemysława Gorgonia. No szkoda, że ta walka się tak skończyła, ale tam... Tam jeszcze chyba kontuzja nogi doszła i to wszystko się złożyło naprawdę na przegraną Przemka przed czasem. A pragnę Państwu powiedzieć, że naprawdę ten zawodnik do tej pory jeszcze na 110 walk nie przegrał przed czasem. Także wielkie brawa Przemku. Dziękujemy za bohaterską, można powiedzieć, postawę. A Państwu ja dziękuję za uwagę i naprawdę byliśmy świadkami dobrego boksu. No tutaj te trzy ostatnie walki seniorskie troszeczkę zamazały obraz tego pojedynku. Niemniej jednak zawodnicy z Jawor Teamu dzielnie walczyli, pokazali hard ducha, a myślę, że w sporcie jest to najważniejsze. Przemek, no mimo to, że twój rywal bardzo utytułowany, bo on ma już duże doświadczenie, olimpijczyk notabene, ale nie wystraszyłeś się go, już od pierwszej rundy próbowałeś się na niego rzucić. Tak, ja się szczerze powiedziawszy nikogo nie boję, mogę z każdym podjąć walkę. Zgodziłem się na tą walkę, chociaż rywal jest wagi ciężkiej. Ja jestem półciężkie, to jest 10 kilo. Nie sądziłem, że będzie taka różnica, ale była i no silny, bardzo silny był. Parę razy dostałem bombę na wątrobę, pierwszy raz w życiu siedziałem i skończyłem walkę przed czasem, przegrałem. No ale zawsze musi być ten pierwszy raz. No właśnie, ale mimo, że były te 2-3 liczenia, to no, nie poddawałeś się. Nie, ja zawsze mogę, z każdym dopóki mogę, to tak będę walczył do końca. Przeciwnik był bardzo utytułowany, czwarty na mistrzostwach świata. To jest to samo za siebie mówi, byle kto by nie zdobył czwartego miejsca na mistrzostwach świata. Trochę utykasz, trochę zdrowia zostawiłeś w ringu. Tak. No tak jak mówię, zgodziłem się na tą walkę. Nie myślałem, że będzie tak ciężko, ale było. No cóż, no zawsze nowe jakieś doświadczenie i tak dalej.